Namaste, mam na imię Krishnakirtan. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, kim jest guru. Zazwyczaj spotykamy się z taką opinią, czy poglądem, czy zachowaniem ludzi, w którym nie mówią tylko mój nauczyciel jest guru, a twój jest nie aż taki potężny, nie aż taki ważny, nie aż taki zaawansowany, krótko mówiąc gorszy. Tak naprawdę trzeba by popatrzeć na to zagadnienie troszkę inaczej. O czym w ogóle jest słowo guru? Ono ma różne skojarzenia pozytywne i negatywne. Natomiast słowo guru pochodzi z sanskrytu i oznacza kogoś, kto przeprowadza cię z gu, ciemności, do ru, czyli jasności, czy do światła. Czyli mówiąc inaczej, prowadzi cię z ciemności, z niewiedzy do wiedzy, z ignorancji do mądrości, z kłamstwa do prawdy. Czyli mówiąc inaczej, jest to osoba, która uczy cię jakiejś wiedzy na temat, który ta osoba wie, a ty tego nie wiesz. Oczywiście ten termin jest powiązany stricte z nauczycielem duchowym, czy przywódcą religijnym, czy jakimś przewodnikiem duchowym, czy tego typu osobą. Natomiast można to oczywiście zrozumieć także jako ogólną zasadę, czyli kogoś, kto uczy cię czegokolwiek, pisania, czytania, gotowania, jeżdżenia samochodem, szycia, naprawiania, pisania programów komputerowych itd., itd. Jeżeli ktoś myśli, że jego nauczyciel, jego guru jest większy, jest ważniejszy niż czyjś inny, to tak naprawdę nie rozumie ten ktoś zasady, jaką guru reprezentuje. Można podać taki przykład poczty. Mamy listonosza, on dostarcza nam przesyłki, czy jakiś kurier. I on reprezentuje pewną usługę, pewną ideę, czyli dostarczanie przesyłek, dostarczanie listów. I to nie czyni go w niczym lepszym lub gorszym, że pracuje w tej firmie lub w tamtej, lub że dostarcza listy, a nie paczki, albo że dostarcza paczki, a nie listy, albo cokolwiek on tam dostarcza. To nie czyni go niezwykłą osobą, czy jakąś specjalną w związku z tym. Możemy też inaczej powiedzieć, że on reprezentuje pewną instytucję, czyli pocztę, czy firmę kurierską na danym obszarze i jako taki jest ważny, bo jest autoryzowany, nie jest jakimś oszukańczym listonoszem, oszukańczym kurierem, tylko autoryzowanym przez instytucję, jaką jest poczta. W związku z tym prawdziwego guru w sensie duchowym możemy rozpoznać przez to, czy uznać go jako autoryzowanego, jako właściwego, prawdziwego, tylko wtedy, jeżeli jest autoryzowany przez instytucję, jaką reprezentuje. I to jest jedyna klasyfikacja tego, czy ocena tego, że dana osoba jest lub nie jest guru. Natomiast czy jest większy, czy mniejszy, nie ma znaczenia. Jeżeli spełnia swoją funkcję jako prowadzącego od ciemności do światła, to jest w porządku. Nie ma znaczenia, czy on uczy czytać i pisać, jako element podstawowy, którego uczymy się najczęściej w podstawówce czy w przedszkolu, trzymając się tego przykładu ze szkołą. Czy też uczy jakichś zaawansowanych wzorów matematycznych, całek, chemii kwantowej, fizyki jądrowej i cokolwiek. Oczywiście jedna i dwie rzeczy to są dwie różne skale, ale zarówno nauczyciel w przedszkolu, który uczy czytać i pisać, jak i ten, który uczy nas tych zaawansowanych rzeczy na studiach czy później, tak samo jest reprezentantem nauki czy wiedzy na temat, tutaj w tym przypadku, matematyki. W sensie duchowym możemy też powiedzieć, możemy rozróżnić, że takie trzy rodzaje guru. Zazwyczaj podział jest według podziału taki jest termin w sanskrycie kanishta, madhyama i uttama, czyli kanishta oznacza początkującego, uttama oznacza tego na środkowym poziomie, a uttama oznacza tego najwyższego. Mamy też taki termin, który nazywa się satguru. I teraz, co te terminy oznaczają? Satguru oznacza urzeczywistnionego, samozrealizowanego nauczyciela, czyli taki ideał, taki top of the top.
takiego szukamy, takiego chcemy, takiego pragniemy, takiego polecamy, o takim najwięcej wiemy i mówimy. Ale te osoby są rzadkie, one często są niedostępne lub nie chodzą po ulicach, nie mają napisane na czole, że ja jestem Sadhguru. Bo ponieważ, żeby być Sadhguru, potrzebne są kwalifikacje i cechy, a nie jedynie nazwa. W związku z tym te osoby są rzadkie, ale one są reprezentowane przez innego rodzaju osoby, czyli przez te wcześniej wymienione, czyli Kanishta, Madhyama i Uttama, czyli te, które są początkujące na średnim etapie lub na zaawansowanym etapie. I te poziomy oznaczają osoby jakby na ścieżce duchowej o różnym stadium zaawansowania. Oczywiście ten Uttama to będzie już taki prawie urzeczywistniony. Madhyama to będzie ten, który jest pół na pół, jeżeli to tak powiedzmy w ten sposób. Natomiast Kanishta to jest ten początkujący. I ten Kanishta, może on nie jest zaawansowany w danej dziedzinie wiedzy duchowej, w jakimś procesie, natomiast on może pokazać drogę, może wskazać kierunek, może dać inspirację, może kogoś zachęcić do pogłębiania tych zagadnień i szukania głębiej i dalej. W związku z tym o tyle, o ile jest częścią całego systemu nauczania, całego systemu przekazywania wiedzy duchowej, uczenia procesu, czy prawd duchowych, które w sanskrycie nazywamy tatwami, to spełnia swoją rolę. Nie musi być tym Sadhguru i Uttama Guru, jeśli możemy zastosować również ten podział, ponieważ w tych trzech głównych, czyli Kanishta, Madhyama i Uttama, możemy również podzielić ich na trzy, idąc jakby analogicznie na te trzy podziały. Także każdy z tych guru jest tak samo ważny, tak samo istotny, ponieważ wszyscy z nich są w tym samym systemie przekazywania wiedzy. Często zwolennicy jakiejś instytucji religijnej twierdzą, że założyciel ich instytucji jest niezwykły, ponieważ założył ich instytucję. No okej, okay, ale co to jest za kwalifikacja, że ktoś założył jakąś instytucję religijną lub był pierwszy, był pionierem w przekazywaniu jakiejś tam wiedzy i wiedzy, nauk duchowych czy jakiegoś procesu duchowego na jakimś tam obszarze. Nie wiem, pierwszy przyjechał do Polski i nauczał chrześcijaństwa. Okej, okay, był święty, mówimy o świętym Wojciechu, był jakiś tam istotny, ale to nie umniejsza wszystkim innym osobom, które później nauczały chrześcijaństwa w tym przypadku. Także to nie czyni kogoś niezwykle ekstra specjalnym. Oczywiście szanujemy go i dziękujemy za to, że był pierwszy i przekazał tą naukę, ale to nie czyni go jedyną i właściwą osobą do przekazywania wiedzy na danym obszarze. Także ta umiejętność rozpoznawania, kto jest guru i czym jest ta zasada, i umiejętność dostrzegania tego jest rzeczą, która oddziela początkujących czy neofitów od tych troszkę bardziej zaawansowanych, którzy widzą pewną prawdę, która jest uniwersalna w danej ścieżce duchowej, od takiego ślepego fanatyzmu i podążania za jakimiś instytucjami czy ideami z tego wynikającymi, czy jakichś takich zewnętrznymi elementami całej ścieżki. Można by powiedzieć jeszcze taki, można by dać taki jeszcze przykład, że piłkarski, że są zwolennicy jakiegoś klubu i oni się antagonizują, nie lubią się, natomiast prawdziwy kibic dostrzeże piękno gry, jaka jest piłkę. Natomiast to, czy to jest Wisła, czy Krakowia, UKS, czy Widzew, czy cokolwiek, jakikolwiek inny klub, ma jakby drugorzędne znaczenie. Oczywiście na pewnym etapie dla pewnych osób jest to istotne i one się spierają, natomiast no nie jest to jakby sednem gry w piłkę. Tak samo bycie zwolennikiem, wyznawcą jakiegoś konkretnego guru, jakiejś konkretnej instytucji, którą założył, jakiejś pewnej struktury, nie czyni nikogo niezwykłym, czyni jedynie trochę zamieszania w życiu duchowym. Także życzę wszystkim, życzę Tobie, żebyś mogła odkryć tą prawdę, znaleźć właściwego przewodnika i podążać od ciemności ku światłu i zrozumiała tą zasadę guru, zasadę nauczyciela, która istnieje
I tego życzę wszystkim. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.